Miejscowość Góra Wąsowska, Pasieka Wiki. Z nami pani Wiktoria Kowalczuk. Pani Wiktorio, piękne świece, smaczny miód. Proszę powiedzieć, to całe pani życie. No teraz na emeryturę tak sobie wyrobiłam, bo śmiali się ze mnie, bo ja ciągnikiem wszystko robiłam. Siałam, orałam, jak było gospodarstwo. No i zaczęłam robić pszczoł, nie? Kupiłam pierwsze pszczoły. No i taki młody rolnik mówi, że czego ja jeszcze to robię? Ja mówię, słuchaj, ja sobie to robię na emeryturę. No i teraz właśnie mam zajęcie, bynajmniej nie leżę. Ja nie mam czasu. Nie mam czasu, gdzie wyjechać nawet, żebym chciała. Bo albo jest sprzedaż, wyjazd, albo trzeba robić przy pszczołach, nie? Także mi się nie nudzi wcale. To chyba bardzo ciężka praca. No, trzeba trochę siły. Czuję się to trochę, jak się już ma 50 uli, to już jest co nosić. A ile państwo posiadacie? Nawet pompę z podmiotarki już nie niesiemy. No, bo to 30 litry to jest 50 kilo. No i podnieść do góry, żeby do pojemnika wylać, to jednemu nie da rady. Widzimy różnego rodzaju świece. Proszę powiedzieć, co jest najpopularniejsze? Co cieszy się największą sympatią osób zaglądających za tym właśnie? No więc jak ja mówię, że ja robię świeczki i zabaweczki z wosku pszczelego. Bo świeczki to liczę te i te długie stojące, no a tu są zwierzątka. No już tańszych zabawek, co przychodzą na kiermasze, nie ma. Także tego. A zaczęłam to robić, bo przyjechał taki pan pszczelarz, który robił foremki i mówi, co ja robię z woskiem. No i ja mówię, że to przez niego teraz mam tą robotę. I później jak jechałam z pszczelarzami na ogólnopolskie święto, to co oni kupywali, co inne, a ja szukałam nowe wzory. I do domu. I nauczyłam się z tego gumosilu robić foremki. No i także tam ja, nie wiem, 600 mam wzorów, także mam bardzo dużo. I ciągle jeszcze mi brakuje kogoś, nie? Już szukają, no krokodyla chcą, smoka, o, koniecznie smoka. Długi czas jamnika wołali, no, zwierzątka, dzieci, no to pieski, kotki.